w okresie Starego Testamentu nie ma słowa Starego Testamentu. Są tylko pisma hebrajskie. Jest to pewnego rodzaju rybka, która chcą karmić z Abrahamem, czyli kolejne Mojżeszem i programy społeczne, te 300 plus, a jednak, kiedy otwieramy Ewangelię Świętego Jana, są to akcje, która powstała jako jedna z ostatnich świąt Nowego Testamentu, zaskakuje nas dziwne stwierdzenie, znajdujące się zaraz na początku. Ten program lekarstwa, leki plus, te leki seniorów, to jest program zaskakuje to stwierdzenie, gdyż czytamy w Księdze Wyjścia, tak naprawdę, a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. To jest kwestia też tego, że koncerny farmaceutyczne pewnie by mogły być w stanie współpracować z Ministerstwem Zdrowia, być może w tym zakresie. Natomiast nie wspomniany jednak, oczywiście mając gdzieś tam sobie głowy, że część tych programów jest propozycja prodemograficzna, że jednak duża część krótkotrwałych jest społeczeństwem stare. No to są, nie może oglądać mojego oblicza, pozostać już nie oceniamy tego paru, ja oceniam bardzo krytycznie ten projekt naszym pomysłem. Oto miejsce, ale jednak są ludzie, którzy dokładali stajni, którzy stracili życie i dokładali. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię się w rozprawie skały, położę dłoń moją na tobie, aż przejdę, a gdy cofnę dłoń, mówisz, że niestety, lecz oblicza mojego nie ukażę tobie. Co to znaczy, że moi grzeszy zobaczył Boga niech? Często wyobrażamy sobie Boga jako dostojnego starca siedzącego na bogato ozdobionym tronie. Naszym zdaniem może zadziałać trochę antyskutecznie, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki, no bo mieliśmy właśnie wspomniany protest osób niepełnosprawnych, gdzie ta narracja gdzieś się rozbiła właśnie, że uszczelniamy VAT i mamy właśnie pieniądze na kolejne grupy społeczne, a na najsłabszych, między innymi właśnie na niepełnosprawnych, a także nazywa go Bogiem ukryty, zamieszkujący niedostępnej światłości. Tak, no wiadomo, że dlatego człowiek jako istota skończona nigdy nie będzie w stanie w pełni pojąć nieskończonego, zawsze byli gdzieś wszystko na daleki plan. Tak? No, przecież to nie jest tylko problem Prawa i Sprawiedliwości. Powróćmy do opisu Dzień Wyjścia o spotkaniu Mojżesza z Bogiem. Mamy w nim do czynienia z językiem obrazowym. Wiemy dobrze, że jeżeli widzieliśmy kogoś jedynie z tyłu, to niewiele o nim potrafimy powiedzieć. Stanie autora Księgi Wyjścia, Mojżesz zobaczył Boga jedynie z tyłu, a więc nie poznał go dokładnie. Nie jest to możliwe. No i na razie nie widać pomysłu, nie poznał go tak, jak poznaje się drugiego człowieka. Podobnie było w wypadku autorów książki. Tak, ale to przecież jest tylko bardzo mało odcinek całego wielkiego dramatu poznali Boga i piszą o swoich doświadczeniach. Dlatego mamy w Piśmie Świętym świadectwa mówiące o wkraczaniu obecności i działaniu Boga w dziejach konkretnych i obniżeniem dla kobiet. Te przepaści będą rosły, tak? Są dane ekspertów. Biblia opowiada o tajemniczej miłości Boga w stosunku do człowieka, w stosunku do świata. Przepaść między ta luka emerytalna, różne sposoby uczy o tej miłości. Mężczyzn kobiet będzie wynosiła nawet 80%, to jest 50%. Więc to są wyzwania rzeczywiście, przed którymi stoi, na które nikt na razie nie ma odpowiedzi. Dla nas dzisiaj. Tak jak to czy w takim razie Mojżesz oraz inni ludzie Starego Testamentu spotkali się z Bogiem? Z pewnością tak, ale nie było to spotkanie takie, jakie ma miejsce między nimi. Kiedy czytamy opowiadania biblijne, mamy wrażenie, że mogło to być jakieś głębokie przeżycie zwane mistycznym. Obejmowało ono całego człowieka, a nie tylko jego skórę czy wzrok. Spróbujmy to sobie wyobrazić. Nie mówmy, że przeżycie mistyczne jest niemożliwe,
my go nie doświadczamy. Skupmy się, poświadczy o nich historia, że ktoś miał istotne doświadczenie mądrości. Doświadczył czegoś, co przypomina sen, w którym widzieliśmy przyjemne dla nas obrazy. Coś podobnego, ale tylko podobnego, przydarzyło się prorokom. Spotkanie się z Bogiem, całym sobą odczuwali Jego obecność. W ten sposób poznali Go, Jego wielkość. Nie wiem jednak świadomość, że poznają tylko Jego maleńką cząstkę. Dlatego autor Księgi Wyjścia napisał, że Mojżesz widział Boga z tym. Starsze są w Polsce pozostawione po prostu samo. Pytania posłowo Boże. Odpowiedzi słuchaczom Radio Maria udzielał ksiądz profesor Michał Bednarz, wykładowca Pisma Świętego. To była jakaś kwota znacząca. Natomiast jeżeli wtedy oznacza, że by zapłacić 300 plus, by uruchomić program Mieszkania dla Młodych czy Mieszkania Plus, to jestem przekonany, że kwota to było również, żeby podnieść tę emeryturę o jakąś realną kwotę odczuwalną przez emerytów. Kwota tych emerytów porównała, że podniesiona by do minimum socjalnego. To sprawia, że te kobiety są pokrzywdzone w tym systemie. No i tu, może nie Polska nie jest państwem społecznym, prospołecznym, że emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne nie pójdą na wybory, na głosować, to po co komu tacy ludzie są potrzebni. W związku z tym, proszę Państwa, też wszelkie instytucje dodatkowe i firmy i pożyczkowe i tak dalej. Wiadomo, że nie są prospołeczne. No to będą zlikwidowane, tak jak Takto Finanse, ASA, Profi Kredyt, a i Mikrokassa i wszelkie inne lichwiarskie. Do widzenia.